Co przyklejasz teraz? Zbieram klej, no. Przypominamy, że majstrom podarowaliśmy dwa rodzaje kleju. Wybór należy do panów. Dobra, biorą dobry klej, panowie. Brawo. Proszę, to trzeba rozrobić. Garnek trzeba. Zamiast garnka wzrok naszych gości padł na nieco inne naczynia. Pudełku. O, gdzie jest tu, no? Ustaw na oknie. A może głos rozsądku? Nie, musimy to siły zrobić dla pana. Zrobimy. No. Trzeba zaraz panią poprosić, żeby co? Żeby co? Widać, że w tej ekipie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ale w tym wydaniu taka postawa może nie zdać egzaminu. Im mniej w butelce, tym więcej pytań. Tak to nie będzie, panowie. Tak to nie będzie. Nie ma picia. Jak jest robota? Racja, Mateusz. A nic bardziej nie kończy imprezy niż obowiązki. Co potrzebujecie? Garnuszek i pędzel. Okej. Pędzel i jakąś pachelkę dobrze by było. Co potrzebujemy do ukończenia tego zadania? Na pewno nóż kółkowy, który z łatwością możemy ciąć materiał na podłodze i nie uszkodzimy jej. Po drugie, potrzebujemy wałek bądź pacę do nałożenia kleju na ścianę. I dobre chęci. Takie rzeczy są. O kurde. Tak? Tylko wody potrzebujemy. Ja myślę, że powinniście zacząć, panowie, od tego, żeby sprawdzić, jaki jest stan ściany, czy jest zagruntowania, zabezpieczyć podłogę, bo nie daj Boże, klej nam skapnie, a wy się zabieracie, za przeproszeniem, nie od tej strony, co trzeba. A to pani też w remontach siedzi? Uczę się. Tak? Bardzo fajna praca, zawsze mnie interesowała, więc... Tak? Budowlanka. Malowanie mi się podoba, no bardzo. Lubię malować. To no takie kobiece, nie? W sumie. Ale p***, bo to musi być mocno. Trzeba będzie chyba mi się tak tego. No, na oko, o Jezus. Dajmy. Mateusz, nie oceniaj. Może zaraz państwo nas zaskoczą. I zaskoczyli. Mieszanie kleju ręką to metoda rzadko stosowana. To jest dopiero poświęcenie, słuchajcie. Najważniejsze, że robota idzie do przodu.